Spodziewaliśmy się trudnego meczu, ponieważ na każde derby to jest ciężki mecz. Chcieliśmy na pewno wygrać i po meczu słuchać informacji z Rzeszowa. Jak już wiemy, nie udało się. Kolejny rok z rzędu niestety. Mimo zwycięstwa jest nam bardzo przykro i uważam, że no, nie pozostaje nam nic innego, a tylko przeprosić kibiców, że kolejny rok tak się to kończy. No, jesteśmy smutni, ale no, jeszcze jeden mecz został i każdy tu gra o swoje nazwisko, ostatni mecz, o przyszłość w tym klubie, także do krzyżu jedziemy też z zamiarem zwycięstwa i chcemy po prostu tam wygrać. A mecz oceniam jako bardzo ciężki. Na pewno Avia nie odstawiała nóg. Gdzieś ten mecz, tak myślałem, się skończy 1-0. Tylko nie wiedziałem, w którą stronę. Miałem nadzieję, że w naszą. Tak się stało. I to jest taki maluteńki plusik w dzisiejszym dniu. Po więcej niestety plusów nie ma. Motor miał być w trzeciej lidze przez chwilę, a będzie przez piąty sezon. Można powiedzieć, że to w tym momencie to jest katastrofa? No na pewno, no, nie ma co ukrywać. No. Wiadomo, stadion nie gra, kibice nie grają, ale no właśnie to, że mamy tylu kibiców, cała otoczka klubu, ludzie miasta, uważam, że wszyscy zasługują na to, szczególnie Lublin, żeby mieć motor. No wiadomo, każdy mówi rok po roku wyżej, ale moim zdaniem trzeba się po prostu skupić, żeby się wydostać z tej drugiej ligi, ponieważ ona za rok, no jak już wiemy, nie będzie lżejsza, tylko uważam, że będzie bardzo ciężka, ponieważ i Stal na pewno odrodzi się i Wisła Puławy spadła do drugiej ligi, także no przykro, bardzo przykro, smutno i ja jestem wychowankiem tego klubu i naprawdę mnie to bardzo boli i no kolejny rok rzędu chce mi się płakać, no ale teraz, no ale no nic, no będziemy, znaczy na pewno będziemy walczyć w następnym sezonie i mam nadzieję, że to już będzie ostatni sezon trzeciej ligi. A bolesne jeszcze bardzo jest to, że Garbarnia gra dzisiaj baraże o pierwszą ligę. Ta Garbarnia, z którą zeszłej, znaczy w poprzedniej rundzie weselnej walczyliście o awans? No wie pan, tam te ostatnie dwa mecze, bezpośredni bilans, mieliśmy dwa zwycięstwa, zero porażek z nimi, tak. Bilans był na naszą korzyść, stało się tak, że oni awansowali. W drugiej lidze jest tak, że o wejście do pierwszej ligi gra niewiele zespołów. Większość chce się po prostu utrzymać w tej lidze, dlatego liga jest wyrównana. No i no też pech Radomiaka. Tak się stało, że oni też nie dojechali, będzie wiosenny. No i Garbarnia teraz ma szansę wejść do pierwszej ligi. A jaki to był sezon dla ciebie indywidualnie? Nauczyłeś się czegoś nowego? No na pewno to był cały sezon rozegrany na nowej pozycji, jaką dostałem od rundy wiosennej, czyli prawa obrona. Na pewno czasami mam sobie trochę do zarzucenia, aczkolwiek trener Zasada dał mi duży kredyt zaufania i czułem po prostu, że coś, że jak zrobię mały błąd, to nie wyląduję na ławce. Dlatego to dawało mi pewność siebie. Chciałem w każdym meczu, znaczy chciałem, no zawsze w każdym meczu daję siebie 100%, chyba to widać, więc podsumuję ten sezon jako tak, może być. Aczkolwiek powiedziałbym, że był super, jakbyśmy awansowali, bo tak naprawdę stawia pieczę na tym, jak ten sezon ocenił. Widzisz swoją przyszłość w motorze, bo kończysz teraz chyba wiek młodzieżowca, tak? To sytuacja może się trochę zmienić. No tak, kończy mi się wiek młodzieżowca, więc no, teoretycznie o grę będzie trochę trudniej, aczkolwiek nie wiem, chyba nikt nie wie teraz, co się stanie po zakończeniu sezonu. No, ja widzę siebie jak najbardziej tutaj w klubie, ponieważ no, oddaję serce dla niego od wielu lat. Cieszę się, że mogę dla niego grać. Także no, mam nadzieję, że wszystko będzie po myśli i no, wspólnymi siłami ja w tym pomogę, żebyśmy wydostali ten klub z tej trzeciej ligi. No i mam nadzieję, że od lipca już zaczniemy to robić. Tak?